proszę tą panią, ta, która tak bardzo prosi. Ja tylko proszę się przedstawić, tak? Nasze, no to... Nie jestem członkiem żadnej partii, żadnego stowarzyszenia, żadnego klubu i tak dalej, żeby nie było nic. Panie ministrze, Frank Pajlow, wielki specjalista, czytam. Brytyjska Komisja Badania Wypadków Lotniczych jednoznacznie stwierdziła, że pan Frank Taylor nigdy nie uczestniczył w badaniach jako inspektor. Wiadomo jedynie, że pełnił rolę doradcy wspomagającego badania prowadzone poza brytyjską komisją. Był związany z uniwersytetem, gdzie podkreślili specjaliści, jego domeną jest teoria, a nie praktyka. Więc dla mnie to wyklucza go jako specjalistę do badania przyczyn katastrof. To prawda. Przepraszam. Tak by było, gdyby to, co pani przeczytała, było prawdą. Ale niestety oczywiście nie jest prawdą. Wszystko poza, niestety, poza Trwam Republiką jedyną. Proszę się skupić. Ale pan minister. Ale proszę się skupić. Ale pytanie panią rozumiem. Mną polega na tym, rozumiem. Że ja jako przewodniczący pan posłucha, bo chcę odpowiedzieć na to pytanie, żeby ono się nie utrwalało w świadomości społecznej, że luka jest taka, że ja... Tak, przerwałem, żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ponieważ ono zostało przez panią zakończone. W związku z tym odpowiadam, to nie jest prawda. Pan Frank Taylor badał kilka wielkich wypadków samolotowych i między innymi badał tragedię samolotu włoskiego, co do którego była dyskusja, czy został wysadzony przez terrorystów w powietrze, czy też został zestrzelony przez amerykański samolot. I brał udział także w innych wielu badaniach wypadków. W związku z tym to, co pani przeczytała, nie jest prawdą, a różnica między panią a mną polega na tym, że ja jestem urzędowo zobligowany do tego, by przyjmując kogoś jako eksperta, dokładnie przeanalizować jego życiorys i jego kompetencje. Jest prawdą, że nie, nie wszystko to mówię, ale w tej dziedzinie jestem od pani bardziej kompetentny. Nie przerywać naszego spotkania. Chcecie organizować swoje spotkania? Proszę, zaproście swoich schetynów, swoich tusków, swoich inne osoby. Bardzo proszę. Bardzo proszę. A w tej chwili proszę naprawdę nie pytanym nie odpowiadać. Dziękuję ja bardzo. Tak. Pani po prostu mówiła nieprawdę. Po pierwsze,
dlatego, że pani Beata Szydło wtedy przed wyborami nie była osobą, która mogła decydować o tym, co postanowi premier rządu wtedy, kiedy on zostanie wybrany i co postanowi prezydent Rzeczpospolitej. To nie leżało w jej kompetencjach, w związku z tym ona nie kłamała. Ona wyrażała wyłącznie swój pogląd na ten temat, nic więcej. Miała taki pogląd, że sądziła, że ja nie będę ministrem obrony narodowej, ale po wyborach decyzja została podjęta inna i tyle. Więc to nie było kłamstwo, bo ona się nie wypowiadała na temat stanu rzeczy jakiegoś. Nie mówiła, że białe jest czarne. Mówiła, że ona uważa, że ja nie będę ministrem obrony narodowej. Ale podjęto inną decyzję później, więc to nie było kłamstwo. Pani może powiedzieć, że to była pomyłka. Pani może powiedzieć, że to był błąd. Różnie pani może to nazwać, ale nie wolno pani nazwać tego kłamstwem, bo to jest wtedy oszczerstwo. Niech pani nie będzie oszczercą. Następna kwestia. Wbrew temu, i to znowu jest skutek zbyt częstego trzymania głowy w telewizorze w TVN-ie. Wbrew temu, co pani mówi. Ja panów bardzo proszę jeszcze raz o uspokojenie się, dobrze? Bardzo proszę, to nie ma dyskusji ulicznej, to jest dyskusja z panem ministrem, to jest dyskusja osób kulturalnych, które przyszły na spotkanie i dowiedzieć się od pana ministra. A panowie, jeśli przyszliście, to zachowajcie troszeczkę kultury i zdaje się, że ci panowie za wszelką cenę chcą uniemożliwić odpowiedź na kłamstwa, które pani sformułowała. Ale przepraszam panią za powiedzenie, że pani kłamała. Pani nie kłamała, pani powtarzała kłamstwa. Zgadza się. Pani nie kłamała. Zgadza się absolutnie. Ma pani rację, przepraszam panią, ponieważ kłamstwo powinienem to sformułowanie stosować do tych ludzi, których pani nieroztropnie powtarzała. Otóż nigdy nie zobowiązywałem się, że zostanie wojsku dostarczonych 50 helikopterów w ciągu 2 dni. Nigdy. Za to rzeczywiście mówiłem o 2, a potem 8 helikopterach. Tak. I muszę pani powiedzieć, że dokładnie do jesieni 2017 roku zostało dostarczone wojsku i Wojskowej Straży Ratowniczej w Gdyni i w Gdańsku 6 helikopterów. No na tym polega problem, że pani trzymając głowę w TVN-ie i zakrywając twarz Gazetą Wyborczą, po prostu ma zmanipulowaną wyobraźnię. Być może pani to od teścia wie. Możliwe. Tego nie wiem. Ale na pewno jest to nieprawda. Powtarzam jeszcze raz. 6 helikopterów to